dzisiaj, aby awansować, potrzebują jednego punktu. Będzie ciekawie, a zatem zapraszamy serdecznie na transmisję. Szanowni Państwo, zapraszamy na pachnący jeszcze nowością Albeit Stadium. Nazywam się Tomasz Smokowski i będę miał przyjemność komentowania tego meczu razem z Jackiem Laskowskim. Czas rozpocząć ostatnią kolejkę grupowych zmagań Mundialu. Reprezentacja Polski zmierzy się z Argentyną. Drodzy Państwo, z niecierpliwością czekamy na to spotkanie, które powinno nam przynieść dużo emocji i sporo dobrego futbolu. Dla nas również będzie to wyjątkowy moment, bo tylko z takich momentów składają się Mistrzostwa Świata. Zobaczmy wyjściowy skład biało-czerwonych. Czego możemy się po nich spodziewać, Jacku? Nie jest to drużyna, która rzucałaby się na przeciwnika i chciała go stłamsić. Sądzę raczej, że skryje się za podwójną gardą, zagęści przed pole bramki, będzie się starała zamknąć przed rywalem dostęp do własnej szesnastki. To ryzykowna taktyka, ale przy odpowiedniej koncentracji i zaangażowaniu całego zespołu może się sprawdzić. Rzućmy okiem na wyjściową jedenastkę reprezentacji Argentyny. Drużyna zagra tu chyba w ustawieniu 1-5-3-2, Jacku. Na to właśnie wygląda. To ustawienie z mocną defensywą, w którym środkowi obrońcy muszą jednocześnie dobrze panować nad piłką i umieć ją wyprowadzić, inicjując ataki. Nie liczyłbym tutaj ze strony tej drużyny na szybkie kontry. Raczej na cierpliwość. Jedziemy. Rozpoczął się mecz fazy grupowej Mundialu. Paul. Za chwilę wznowią z autu. Wciąż prowadzi piłkę. Może tu stworzyć zagrożenie. Oj, nie teraz bramkarz po tej centrze. Robert Lewandowski. No cóż, nie musiał się w ogóle wysilać przy tym odbiorze. Znakomite, prostopadłe podanie. Nie wyszedł mu teraz ten strzał pod cinką. Bo to wymaga jednak sporej precyzji. Trzeba mieć czas i miejsce. Tu było trochę za dużo chcieństwa. Krychowiak teraz nieprecyzyjnie oddał piłkę. Nieczyste wejście. Myślę, że kwalifikowało się na kartkę. Zobaczymy, co na to pani sędzia. Żółta kartka za to zagranie. Słuszna decyzja. Sędzia musi panować nad meczem. Błąd Leo Messiego. Niedobre podanie. Lewandowski. Za darmo oddaje tę piłkę. Dobrze się zapowiadał ten atak, więc po faulu sędzia może tu sięgnąć po kartkę. No tak, za coś takiego musi być upomnienie. Bez dwóch zdań. Oczywista oczywistość. Piłka z wolnego, posłana w szesnastkę.
Wyłapana piłka po tym strzale. Nie było tu większego zagrożenia. Piłka prosto w ręce. Powstrzymany ten atak, ale akcja wyglądała groźnie. Muszą się bardziej pilnować. Grzegorz Krychowiak. Polacy tracą piłkę. Messi podaje za plecy obrońców. Próbuje podcinką. Gol! A jednak nie ma gola. Jakim cudem bramkarz przerzucił piłkę nad poprzeczką. Niewiarygodne. Pewna interwencja. Już po zagrożeniu. Acuña otrzymuje podanie. I teraz dobrze się tu zachowali w defensywie. Zablokowali ten centrum. Co wyjdzie z dośrodkowania? Było groźnie, ale nikt nie zdołał przeciąć tego dośrodkowania. Kasz przy piłce. No, może być teraz groźnie. Przechwycona piłka wysoko. I mamy centrę na bliższy słupek. Z tej akcji jednak nic nie wyjdzie. Robert Lewandowski. Grzegorz Krychowiak. Tylko minuta doliczona do podstawowego czasu gry. Co się odwlecze, to nie uciecze. W tym przypadku nie uciecze żółta kartka od pani arbiter. Lisandro Martinez. Gwizdek oznacza, że czas na przerwę na stadionie Al Bayt. Leo Messi dzisiejszego występu nie zaliczy do udanych. Bezlitosne statystyki pokazują jego kompletną niemoc w tym spotkaniu. Wiem, jak to zabrzmi, ale po prostu za mało się stara. Spodziewaliśmy się, że będzie stale zagrażał bramce rywala. Tymczasem truchta po boisku jakby dla stwarzania. Proszę Państwa, piłka w grze. Rozpoczęło się spotkanie fazy grupowej. Znakomite prostopadłe podanie. Nie wyszedł mu teraz ten strzał pod cinką. Bo to wymaga jednak sporej precyzji. Trzeba mieć czas i miejsce. Tu był... Żółta kartka za to zagranie. Słuszna decyzja. Sędzia musi panować nad meczem. No tak, za coś takiego musi być upomnienie. Bez dwóch zdań. Oczywista oczywistość. Próbuje podcinką. Gol! A jednak nie ma gola. Jakim cudem bramkarz przerzucił piłkę nad poprzeczką. Robert Lewandowski. Zaczynamy już drugą połowę tego spotkania fazy grupowej Mistrzostw Świata. Zdobywają kolejne metry boiska. Popatrzmy. Świetne wyczucie. Akcja przerwana. Robert Lewandowski. Do Alvareza teraz. Dośrodkowuje w pole karne. Dobre teraz zachowanie w obronie. Wybijają to dośrodkowanie. Grzegorz Krychowiak. Niechlujnie Grzegorz Krychowiak. Tracą piłkę. Ależ okazja dla Messiego. Tak jest, tak. Leo Messi, Argentyńczyk z pierwszym golem w tym spotkaniu.
powtórce widzimy raz jeszcze to znakomite podanie, które otworzyło drogę do bramki. Rzecz zakończył Leo Messi taką petardą, że aż gwiazdy było widać. Filigranowy Argentyńczyk włożył w ten strzał naprawdę mnóstwo energii, pewnie kończąc ładną akcję zespołową. Prowadzą zatem 1-0. Piotr Zieliński. Świetna interwencja. Znowu są przy piłce. Przy piłce Alvarez. Dobra okazja na bramkę. Bramka! Co za sprytny strzał! Doskonale podcięta piłka. Tu było trzeba odrobinę bezczelności. Bardzo dużo techniki. Takie uderzenia widuje się naprawdę rzadko, więc podelektujmy się powtórką. Trzeba wyjątkowo chłodnej głowy i znakomitej techniki, żeby zdecydować się na taki strzał. Mogło się to różnie skończyć, ale ostatecznie piłka zatrzepotała w siatce. No to mamy 2-0. Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Nie było innego sposobu na przerwanie tej akcji niż przekraczając przepisy. Czy będzie dodatkowa kara? Jak sądzisz? Sędzia chyba tu nie przesadza. Żółta kartka to chyba najniższy wymiar kary. Będziemy mieli zmianę w zespole biało-czerwonych. Zagrywa z wolnego piłkę w pole karne. Niebywałe ma... Czy teraz złapią kontakt? Rzut karny, proszę Państwa. Przegrywają dwoma bramkami, ale już za chwilę może się to zmienić. Nikt specjalnie się nie przejmie żółtą kartką. Normalna rzecz, ale za chwilę może być kara dotkliwsza. Lewandowski ruszył ku piłce. Tylko słupek! Przed nami ostatni kwadrans spotkania. Uwaga, prostopadłe zagranie teraz. To podanie powinno znaleźć partnera. Można było wyciągnąć z tej akcji więcej. Argentyna pewnie kroczy. Nie wyglądało to najlepiej. Wygląda na to, że jego nazwisko trafi za chwilę do sędziowskiego notesu. Żółta kartka. Sędzia tu nie może chyba postąpić inaczej. Tak, całkowicie zgadzam się z tą decyzją. O tak, proszę Państwa, to jest wślizg. To rozumiem. Świetny odbiór. Polska z korzyścią. Nie zachował się tutaj roztropnie. Przecież za taki faul można dostać drugą żółtą kartkę. Jest tylko ostrzeżenie, a więc jeszcze tym razem mu się upiekło. To prawda, ale każdy taki kolejny faul skończy się już kartką. Co do tego nie ma żadnych złudzeń. Piłka ledwo się turlała. Przejmuje ją bramkarz. Polska wznowi grę zza linii bocznej. Zieliński. Twarde wejście, ale skuteczne. Tablica świetlna w górze. I już wiemy, że przed nami jeszcze 2 minuty grania. No i co teraz zrobi? Nie oddaje piłki.
Ostatni gwizdek, to już koniec meczu. To spotkanie wygrywa reprezentacja Argentyny. Trochę zdrowia trzeba było zostawić na boisku, ale było warto. Świadczą o tym dwie bramki przewagi na koniec tego spotkania. Dobry mecz i zasłużona wygrana. Ten wieczór trudno zaliczyć do udanych. Było kilka dobrych zagrań, ale zdecydowanie zbyt rzadko. Znakomite prostopadłe podanie. Nie wyszedł mu teraz ten strzał pod cinką. Bo to wymaga jednak sporej precyzji. Trzeba mieć czas i miejsce. Tu był... No tak, za coś takiego musi być upomnienie. Bez dwóch zdań. Oczywista oczywistość. Próbuje pod cinką. Gol! A jednak nie ma gola. Jakimś cudem bramkarz przerzucił piłkę nad poprzeczkę. Ależ okazja dla Messiego. Tak jest, tak. Leo Messi, Argentyńczyk z pierwszym golem w tym... Przy piłce Alvarez. Strzał! Doskonale podcięta piłka. Tu było... Niebywałe Martinez broni. Czy teraz złapią kontakt?